Najbliższe dni w kobiecym tenisie upłyną pod znakiem rywalizacji reprezentacji narodowych w rozgrywkach o Billie Jean King Cup. Polska drużyna w kwalifikacjach do finałowego turnieju spotka się z Rumunią i w dniach 15-16 kwietnia powalczy na twardym korcie w Radomskim Centrum Sportu. Myślę, że kort jest świetnie przygotowany i na pewno nie będzie żadnych problemów na meczu. Myślę, że nawierzchnia, wiadomo, kort jest ten sam, co był na poprzednich Fed Cupach. Podłoże jest trochę inne, także myślę, że to powinno ułatwić nam grę z Rumunkami. Na pewno kilka dni jest potrzebnych na to, żeby dobrze, komfortowo się na tym korcie poczuć. Jeżeli chodzi o halę, hala jest piękna, tak? Jest nowy obiekt, jest naprawdę bardzo ładna. Mamy nadzieję, że wypełni się po brzegi. To, czego tutaj troszeczkę brakuje, to jedynie siłownia na miejscu, ale poza tym super szatnie z miejscem do odnowy, z sauną, z jacuzzi, także praktycznie wszystko, czego potrzebujemy, jest na miejscu. Będzie to pierwsza impreza międzynarodowa organizowana w nowym obiekcie Radomskiego Centrum Sportu. Fantastyczna hala, nowa, piękna, pachnąca i mam nadzieję, że ten nasz pojedynek, bardzo trudny zresztą, z reprezentacją Rumunii, jak Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę, teoretycznie na papierze jesteśmy tutaj faworytem, natomiast mecze reprezentacyjne, jak często obserwujecie takie pojedynki, no nie mają zdecydowanych faworytów i no przewidujemy, że ten mecz będzie niezwykle ciężki, ale mam nadzieję, że Radom okaże się dla polskiego tenisa bardzo szczęśliwy. Jestem przekonany, Radom jest przygotowany do tego wydarzenia na 100% i myślę, że po piątkowym i sobotnim meczu będziemy planować kolejne wielkie wydarzenia w hali Radomskiego Centrum Sportu. W hali przy ulicy Struga pojawi się m.in. Iga Świątek, która 4 kwietnia jako pierwsza Polka w historii objęła prowadzenie w rankingu WTA Tour. Oprócz niej w reprezentacji prowadzonej przez kapitana Dawida Celta zobaczymy jeszcze dwie zawodniczki sklasyfikowane w top 100 najlepszych tenisistek świata. W pierwszej kolejności chcemy organizować wielkie widowiska, które będą promować miasto, promować Radom, mieszkańców i pokazywać, że Radom jest świetnym miejscem do organizacji widowisk, ale też do tego, żeby rozpoczynać i kontynuować wielkie kariery sportowe i mam nadzieję, że tak jak teraz mamy to szczęście, bo to wielki los na loterii, że właśnie Iga Świątek, pierwsza rakieta świata, pierwszy raz w Polsce prezentuje się właśnie w Radomiu przed radomską publicznością. To jest na pewno dla nas wielki zaszczyt. Gościmy tutaj w Radomiu, jeżeli chodzi o reprezentację Polski, najsilniejszy skład z Igą Świątek na czele. Jest dobrze, bo gramy też najsilniejszym składem, wszyscy są zdrowi, więc tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że ten pojedynek zakończy się naszym sukcesem. Drugą rakietą jest Magda Linette, która w niedzielę odniosła pierwsze deblowe zwycięstwo w cyklu WTA Tour, triumfując w Charleston. W singlu dotarła tam do ćwierćfinału, co pozwoliło jej w poniedziałek awansować na 58. miejsce w rankingu tenisistek. We wtorek przyleciała ona z USA i dołączyła do drużyny w Radomiu. Generalnie jestem w miarę przyzwyczajona do tego, żeby dość często zmieniać strefy czasowe i nawierzchnię, więc zwłaszcza w trakcie pandemii miałam tego bardzo dużo, więc myślę, że po pierwszym treningu już w miarę jestem przyzwyczajona i w ciągu 2 dni myślę, że też spokojnie przywyknę też do czasu, więc powinno być w porządku. Trzecią z Polek sklasyfikowanych w czołowej setce na 87. miejscu jest Magdalena Fręch. Myślę, że jest to fajne osiągnięcie i na pewno teraz liczę na więcej i mam coraz ambitniejsze plany. I na pewno będę chciała się na dużo dłużej zadomowić. W reprezentacji Polski znalazła się też Maja Chwalińska. W ekipie Rumunii nie brakowało problemów kadrowych. Ostatecznie do Radomia przyjadą Irina Camelia-Begu, Michaela Buzarnescu, Andrea Prisakariu i Andrea Mitu. Faworytem spotkania będą Polki. My do każdego rywala podchodzimy w pełni skoncentrowani, z szacunkiem, natomiast też znamy swoją wartość. Zawsze powtarzam to dziewczynom, żeby nikogo nie lekceważyć. Ale też mieć przekonanie i zaufanie do swoich umiejętności, bo dziewczyny się rozwijają, grają coraz lepiej, wyniki są tego najlepszym potwierdzeniem, także
Jedyne, co możemy zrobić, to jak najlepiej przygotować się do tego spotkania i pokazać to, co mamy najlepszego właśnie w piątek i w sobotę na korcie. Rywalizacja rozpocznie się w piątek 15 kwietnia o godzinie 13. Pierwszego dnia zostaną rozegrane dwa mecze singlowe, w których liderki drużyn zagrają z drugimi rakietami ekipy przeciwnej. Natomiast w sobotę o godzinie 11 spotkają się czołowe zawodniczki obydwu zespołów, a po nich na kort wyjdą drugie rakiety. Jeśli wynik będzie remisowy, 2-2 odbędzie się mecz deblowy. We wszystkich spotkaniach gra będzie toczyć się do dwóch wygranych setów z tiebreakiem w trzeciej partii przy stanie 6-6. Losowanie odbędzie się w czwartek.